Witam wszystkich ponownie w Total War Attila. Z tej strony Czaberdach. Głosowanie wypadło następująco. Jeden głos poszedł na Piktów oraz jeden głos poszedł na prawdopodobnie Sklawinów. Tak mi się wydaje, ponieważ podczas odczytania o tej frakcji właśnie wspomniałem o cesze kulturowej. I ktoś chciał właśnie, żeby wybrać tą cechę kulturową, a nie podał frakcji, którą mam wybrać, więc podejrzewam, że to o to chodziło. Trzeci jeszcze był głos nieoficjalny, nie na YouTubie. Był on oddany na Cesarstwo Wschodnie, na Imperium Sasanidów. No ale właśnie, był to nieoficjalny, nieoficjalne to było. Więc na pewno, jeszcze się zastanowię, ale na pewno te dwie kampanie lub bądź porażki pokażę Słowian, Sklawinów oraz Celtów, Piktów. Dokładnie tak. Zobaczcie, jak niesamowicie te modele są zrobione. Jak te postacie są pięknie wymodelowane. Hełm. To cały w ogóle rynsztunek, topór, który niesamowicie wygląda w łapach, pewnie jeszcze niesamowicie wygląda w głowie przeciwnika. Hełm z sowimi uszami, skrzydłami. Co ja mówię, uszy. Piękny ubiór, te cudowne malunki, tatuaże bojowe, maskujące na pewno również w nocy, ponieważ jest to frakcja dzieci nocy. Coś po prostu niesamowicie zrobionego. No, praca na najwyższym poziomie. Będę grał na wysokim poziomie trudności. Tak jak mówię, nie czuję się jako doświadczony gracz. Grałem trochę i tyle. Więc zaczniemy sobie już kampanię. Na początek wybiorę Piktów. The air was filled with smoke and blood. Rome was weak. The tribes grew in strength and number. Their roots went deep, and they felt the earth's blood pounding through the land. But their borders were threatened, for a great storm raged in the east. One by one, the tribes scattered as seeds in the wind. And behold, a red horse, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. The blood of their kin would be avenged. Great hunters, they tempered their blades in Roman blood, and saw their once mighty walls reduced to dust. They made ready for war. You represent the last bastion of Pictish culture in Britannia. The Romans, masters of so much of the island, sought to cage you like dogs in the frozen north, but in so doing have sowed the seeds of their own downfall. The years of isolation and hardship have made your people savage. Now they strain at the leash in their eagerness to feast on the dying empire beyond Hadrian's wall. The Ebdanians across the water share your fervor and should flock to your banner. The neighboring Caledonians, however, broken by years of war, may require galvanizing into action. United, you can descend upon the south in a storm of fire and slaughter.
No i okej, okay, mamy rozdział pierwszy, przygotowanie. Przygotowali się do wojny. Wytycz, przetrwaj do wiosna 400. Nowe cele dodatkowe, zaraz sobie sprawdzimy. I jeśli przetrwamy tych 20 tur, do skarbca wpłynie nam 2000 złota. Cele dodatkowe sprawdźmy, o co chodzi. O pracę technologią, nordyckie techniki budowy okrętów. Złup lub ograb różne osady w liczbie 3, obecna liczba 0. Dalej, otrzymaj 500 w trybucie dyplomatycznym od następującej frakcji Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie. Rozpętaj wojnę z zastępującą frakcją Kaledończycy. To nasi sąsiedzi, to będzie dosyć łatwo. Oraz kontroluj następującą osadę Eildon. Eildon, gdzie to jest? Aha, czyli to są właśnie Kaledończycy, no to najprawdopodobniej zrobimy to w pierwszym naszym ruchu. Tu mamy naszego króla. Króla frakcji. Od razu zerknijmy, jak wygląda drzewko rodzinne. Mamy głównego naszego gościa z żoną, który ma dwóch synów plus córę. Córa. Co ta córa posiada? Wpływy osobiste plus 2, wpływ osobisty plus 1 na każdą sytuację, przebiegłość plus 1. Czyli dobra partia na jakieś, na żonę dla ewentualnego sojuszu w przyszłości. Dwóch synów. Co ten syn posiada? Jest dobrym obrońcą, czyli siedzi w domu i broni. Ma plus morale plus 3. No i generalnie okrzyk bojowy. Wzmocnienie morale swoich ludków. Drugi syn posiada tempo badań, mędrcem jest i posiada strach. O, to jest dobra umiejętność. Myślę, że to będzie dobry kamulogenos, będzie dobrym materiałem na wodza. I mamy jeszcze dwóch spoza rodziny, powiedzmy możnych. Jeden jest już wodzem. Ma wzniesienie sztandaru. Co to robi w ogóle? Nie wiem. Autorytet plus 1. Świetnie. Co mu daje? Morale plus 2 dla oddziału dowódcy i ład publiczny plus 1 zarządzanej prowincji. Nie zarządza żadną prowincją, więc nie działa. Morale plus 2 dla oddziału dowódcy i ład... No aha, to właśnie to jest. No aha, to właśnie dzięki temu ma autorytet podwyższony. No spoko. Jest jeszcze Dumno Vellaunus, który ma strasznie niską lojalność, za to jest dobrym materiałem na zarządcę. Na zarządcę. Prawdopodobnie lepszym niż moi synowie. No nic. Od razu możemy w Kaledonii naznaczyć zarządcę. I właśnie będzie to Dumno Vellaunus. Jednoznacznie ma dobre statystyki, więc witaj jako zarządca. Mam nadzieję tylko, że mi się nie zbuntuje i możemy przypisać dwóch gości jako kompanów. Ty masz 35 wpływów, więc nawet jeżeli nie dostaniesz, będą jakieś przeciwności ze strony, powiedzmy, nazwijmy to sobie roboczo, senatu, opłacisz sobie to wpływami. Ty masz wpływów 20, więc za ciebie zapłaci ewentualnie Andekombogios. Boże, jakie imiona. Nie, to jest nazwisko. Nie, imię. Tragiczne imię. I Segovax. I Sira. Elegancko, dobra. Mamy tutaj zrobione wszystko właściwie. Najprawdopodobniej. Opracuj technologię. Na początku jednoznacznie będę szedł w kierunku sił technologii wojskowych i to jest nasz cel dodatkowy. Nordyckie techniki budowy okrętów. Więc elegancko będziemy szli sobie w tym kierunku. Dyplomacja. Zobaczmy, ile frakcji znamy. Znamy Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie, które znajduje się tutaj, Ebdanów, Franków i Kaledończyków. Kaledończyków. Z Kaledończykami moglibyśmy handlować, ale no właśnie. Czy to się opłaca?
Nie bardzo. Ja bym... Na razie wyjdźmy stąd. Na razie jednoznacznie chciałbym... Przechwycić wojsko od tego gościa całe. Ciach. Mamy teraz 17 wojów w ekipie. I możemy jeszcze... Możemy od razu praktycznie... Tymi się wrócimy do domu. Moglibyśmy od razu zaatakować Kaledyńczyków. Greetings. Now speak plainly, for we are an honest folk and value honesty in others. Głośny dźwięk jest strasznie. Moglibyśmy od razu im dobrą wiadomość wysłać. Nie, nie sojusz wojskowy. Jaki sojusz wojskowy? Gdzie to jest? Wypowiedzenie wojny. Dokładnie. Wesoła nowina. Wesoła nowina i robimy Ctrl S szybciutki. Gdyby coś się nie udało, to zawsze można wczytać. Atak. Atak. Jest, kurde, trochę więcej tych sił niż się spodziewałem. 720 1000 coś na 1800. Dobra, mamy czas. Nocny atak. Nocny atak jeszcze zwiększa nasze szanse. Chyba daje nam boosta do morale, więc od razu przeprowadzimy sobie tą bitkę na dobry początek. No i elegancko. Mamy mgłę. Znacznie ograniczona widoczność. Nie zależy mi na mgle. Na deszczu tym bardziej mi nie zależy. O Boże. Brak opadów, pysznie. Rozmieszczamy wojsko. Pierwsze rzeczy jako pierwsze. Trzeba tutaj trochę poustawiać te moje jednostki. Grupujemy od razu. Sprawdźmy na początek, skąd w ogóle zaatakujemy. O, jak wygląda sytuacja? Tutaj mamy aż trzy wieże do cholery, które gdybym chciał zaatakować, to będą mnie mocno ostrzeliwać i jeszcze się wpakujemy najprawdopodobniej w zasięg czwartej wieży, gdy dojdziemy tutaj. A tu, z tej strony, grozi nam tylko jeden ostrzał, którego dosyć szybko się pozbędziemy najprawdopodobniej. Oj, spacja mi się zacina. No i tak, dokąd on ma zasięg? Spory zasięg ta wieża, naprawdę. I to będzie miejsce, z którego zacznę ataki. Ładnie. Następna grupa łucznicy. Oni mi będą potrzebni już w pierwszej fazie mojego boju. Rozproszenie, wyłączyć im to. Rozbójnicy, harcownicy. Ci goście będą robili sieczkę z jednostek przeciwnika. I to bardzo mocną i sieczkę. I konnica prawdopodobnie... Ona mi się nie przyda. Cholera, jako szepnicy mi się tak średnio tutaj przydadzą, bo będzie mocny friendly fire. Natomiast gdyby się ich udało jakoś skitrać w lesie... Tylko żadnego lasu nie widzę. Ten lasek jest troszkę za mały. I wjechać nimi od tyłu, gdy już armia przeciwnika będzie związana walką, to byłoby naprawdę sympatyczne. Jeszcze mają umiejętność grabieżcy, więc myślę, że to jak najbardziej ma sens. Tu będą w lesie niewidoczni. Nie grabieżcy, a... ukrycie w lesie, właśnie, partyzantka. Rozstawienie poza liniami rozstawień. Oraz możliwość chowania się w lasku. Elegancko, więc jak najbardziej. Dobrze, trzy oddziały. Oraz mój wodzu. Wodzu jednoznacznie będzie mi potrzebny tutaj. On ma... Co za umiejętność? Strach
Świetne. Niesamowite. Czyli będzie mógł straszyć. O to mi chodziło. I tak jestem już gotowy do rozpoczęcia bitki. Pierwsze co? Lecimy spalić wieżę. To jest podstawa. Dobra, zaczął się ostrzał już. Czy ktoś padł? W lesie ciężko stwierdzić, czy ktoś padł, ale po... O, teraz pierwszych trzech poszło. Pierwszych trzech już poszło. Widzimy już jednostki przeciwnika, które będą tutaj mocno broniły nam wstępu do... Ucieka! Wieśniacy uciekają! No niesamowite to jest w tej grze. To jest niesamowite w tej grze. O, zaczęło się. Od razu też ci padli pod ostrzał. Na nieszczęście płonące strzały są dobre do podpalania i do straszenia, no nie do zabijania. No nic. Wieża najważniejsza w tym momencie jest. Mocno obrywamy. Ale to się opłaca. To na pewno się opłaca. Procenty elegancko schodzą. Myślę, że ta wieża powinna zaraz przestać funkcjonować. Zobaczmy sobie to. O, jak pysznie. Pysznie to wygląda, naprawdę. Ostrzał od czterech grup łuczników. No niesamowite. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Te płonące strzały lecące w nocy. To musi wprowadzać niesamowitego stracha jednostkom przeciwnika, oczywiście. 38%. Trzyma się mocno ta wieża. I pięknie ten obraz trzęsący się podczas ostrzału. No, cudowna rzecz. Naprawdę cudowna rzecz. Ciągle mamy zapas amunicji na dosyć wysokim poziomie, więc naprawdę zaszkodzimy tutaj osadzie wroga. Może nawet uda się coś podpalić. To by było miłe, gdyby się udało zhajcować trochę chat. Trzeba oczywiście trochę poczekać na efekty mojego ostrzału. Jeszcze się nie hajcuje, już się dymi, to już jest niedużo brakuje. 72%. Już niedługo powinno się zająć ogniem, a wtedy praktycznie droga stoi przed nami otworem na te wszystkie jednostki przeciwnika. Konnica tutaj też nam, cholera, mają trochę z górki, więc mają bonus do szarży. Pięknie. Płot zawalił się. Elegancko. Szerokie wejście teraz mamy. 100%. Stop. Gdzie jest przycisk stopu? Dlaczego ten przycisk stopu nie działa? Elegancko. Zobaczcie. To już jest to. 72, 77, 81. Do widzenia. Bardzo ładnie. Wymieniamy strzały na normalne i sprawdzamy, jakie oni mają opancerzenie. Nie mają żadnego, praktycznie zerowe. Ci mają pancerz 18 i mają dobre przybijanie pancerza na nieszczęście, ale ci, tylko że oni są w rozproszeniu. Dokładnie. O, pancerny strzał i na tych. Jedziemy. Ci goście jeszcze nie. Można by ewentualnie wstępnie przemieścić się tymi gościami tutaj.
Dokładnie, poszedł ostrzał, poszedł ostrzał, ostrzał. Wkraczamy do walki. Wkraczamy do walki jednoznacznie. Oraz mój wodzu tutaj. Co tu się dzieje? Zobaczcie, co tu się dzieje? Ładnie, padają, może nie jak muchy, ale mocno, mocno zostają przyszpileni tymi ale pięknie to wygląda. Niesamowite. Ci goście mają przerąbane. Ci goście mają straszliwie przerąbane. Przy okazji obrywa ta jednostka. Niesamowita. Ta jednostka również dostaje gdzieś tymi strzałami z boku. Coś się tu zahajcowało mocno. Chaty się biorają, elegancko nad las się pali. Kurde. Cudowne. Mamy wejście po prostu otwarte. Lecimy do boju. Chwila, moment, ludzie, bo to jest wszystko za głośno troszkę. Dźwięk. To jest wszystko trochę za głośnie. O, w tenże sposób. I lecimy. O, oczywiście, starcie jest, poszło. Poszło, starcie się już rozpoczęło. Ci jednoznacznie tutaj. Teraz tak. Trójeczka. Pięknie. Trójeczka. Atak tutaj. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Muszą się bronić. Tak, dokładnie. Lecicie tutaj, bracia moi. Elegancko. Trójka. Zaprzestać ostrzału, bo tutaj grozi friendly fire. Oj. Dwójka. Zaprzestać ostrzału. Tylko, że trójka pewnie ma... Nie, dobra. Okej, okay, wszystko jest dobrze. Co tu się dzieje? O Boże, tu jest... Tu się mocno dzieje. Dokładnie, dokładnie. Dwójeczka. Dwójeczka, ostrzał. I czwórka. Atak na łuczników. Jednoznacznie atak na łuczników. Trójka. Jedziesz. Normalne strzały. Tym razem już normalne strzały. Mój generał. Straszysz. Cholera, straszysz na biegu. Mam nadzieję, że zdążymy. Bić się tu. Bić się dzielnie. Kurde. Co tu się dzieje, ludzie? Co tu się dzieje? Drzewa oczywiście wszystko zasłaniają, ale... To jest niesamowite po prostu. I idą, gdzie pomoc? Cholera. Moje jednostki troszkę, kurde, obrywają. Okej, okay, oszczepnicy zdecydowali się wejść w starcie. Tu. Wycofać się, wycofać się. I jedziecie w tych, jedziecie w tych. Wy. Atak, atak. Gdzie są te jednostki? Tu. Wracaj, bracie. Wracaj, bracie. Gdzie jest mój generał? Tutaj. Idzie straszyć. Bardzo dobrze. Gdzie są moi jeźdźcy? Jadą. Jeźdźcy jadą. To jest ważne. Nie wiem, gdzie są, ale jadą. Kurde, z tej strony przyjechali. Bez sensu. No dobra, skoro już są z tej strony, to lecimy do ataku. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wszyscy atakować, kurde, wszyscy tu atakować. Tu będzie po prostu śmierć, pożoga, morderstwo, grabież, gwałt. Tak, ci zmiecieni z powierzchni ziemi. Na biegu atak, na biegu. Na biegu atak. Ci się już nie ostaną. Tu nie ma szans. Czterech oni mi nie zagrożą. Olać ich.
Oczywiście generał pewnie się chowa tutaj gdzieś. Wszyscy, wszyscy. Wszyscy, po prostu wszyscy. Do przodu. Do przodu. To już nie ma tutaj, zmiłuj się. Tu już nie ma, zmiłuj się. To już jest wolne, a totalne. O, żeż mordę. Ci łucznicy, no właśnie dlatego chciałem od tyłu zajść. Do cholery, straty zminimalizować. Coś tam się dzieje. Co tam się dzieje? To jest dobre pytanie. A, mój konik. Jeden z moich koników. Wszyscy tutaj. Atak na generała. Do cholery, zniszczyć gnoja. Czy mamy już strach? Nie, 15 sekund. Zaraz go użyjemy. Najważniejsze, że mój generał żyje. Jak tu idą straty? Jak tu... O Boże, te strzały latające strasznie. 94 cały czas. Straszymy. Straszymy, oczywiście, że tak. I może się zdecydujmy jednak konnicą na atak. Może się przedrą. Może się przedrze konnicą. Ale pięknie to wygląda. Ten posąg. Co za bitwa. Co za bitwa. Gdzie ta konnica jest, ja się pytam. Jest! Wbije się w łuczników. Pysznie. Nie, to nie moja. To nie moja. Gdzie jest moja konnica? Przedziera się. Przedziera się. Przedzieraj się. Dobrze, pięknie. Generał padł. Wszyscy. Atak tutaj. Wszyscy atak tutaj. Masakra się dzieje po prostu. Chwalmy bogów. Oczywiście, że tak. Teraz. Wykańczanie, kurczę, resztek. Gdzie są ci łucznicy? Gdzie są ci łucznicy przeklęci? Na nich mi najbardziej zależy. Tu, 40. Ci. 101. Jedziesz. Dobra. To jest wygrana już. Trochę obrywiam jeszcze od wież. Ale to nie szkodzi. Nie szkodzi. Dwie jednostki mi totalnie uciekły. Ja się próbuję pozbyć teraz tych znacznych sił. Co mam nadzieję pójdzie mi dosyć sprawnie. 90... bardzo sprawnie mi idzie. I jeszcze tych sił też się pozbędziemy. Tej już nie, prawdopodobnie, ale... O, pięknie to wszystko wygląda. Niesamowite to jest, po prostu. Cała ekipa zdobyć tą wieżę. Nie, oprócz ciebie. Ty miałeś atakować do cholery. Co ten koń tutaj robi? A tych ilu zostało? 15. Olać ich. Dobra, wydarli się. Lecą już na łeb, na szyję do tych drapów. Tak, tutaj walczycie. Wy tam. Czy zdążą uciec? Czy zdążą uciec? Prawdopodobnie tak. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ci uciekają, ci po prostu naparzają włóczniami. Pięknie to wygląda wszystko. Musicie przyznać, że jest to cudowny obrazek. A tutaj moje jednostki, które muszą... No właśnie, zdobyliśmy wieżę, prawdopodobnie. Ale jeszcze znajdujemy się w zasięgu dwóch innych. Więc myślę, że warto by było najzwyczajniej w świecie od nich sobie odejść. Przy okazji podpalamy wiochę. Ci mi spierdzielili do cholery. Tutaj idą ostre bitki. I tu idą ostre bitki. No i pysznie. Ten już ucieknie na pewno, więc olejmy go. Ale tych wy... gdzie ty biegniesz? Tu! Tutaj, tutaj, tutaj lecimy.
z atakiem. Uciekać, uciekać. Piękna szarża. Padł. Zobaczmy, czy temu się uda. Czy mu się uda? Jak się patrzy na tego konnego. Co wy się tak patrzycie? Bić się, ciąć ich. Tak, dokładnie. Oberwał. Niesamowite. Tyle. Tyle ludzie. Jeszcze tu coś jest. Jeszcze tu coś się dzieje. Szybciutko do nich. Gdzie oni biegną? Tutaj. Tu ucieka jeden odważny. Może się w trawie. Chowaj się w trawie, może cię nie zobaczą. Łucznik. Gdzie? Wracać. Ej, wracać. Tutaj. Tutaj. Cholera. Nie, nie, bez sensu. Bez sensu. Nie skakać przez płotki, atakować. Dobra, możecie go ostrzelać. W zasadzie możecie go ostrzelać. Ty też. No Boże, ileż można jednego... Trzech gości tutaj molestują w jakiś sposób. A ci, co tutaj się robi? Dwóch. Dobra, kończymy bitwę, bo to nie ma sensu. Elegancko, pierwsza nasza bitka wygrana. Straty, prawie 800. Zobaczcie, jakie zabójstwa. Ale ci narąbali 82, ci 78, 89. Niesamowite. Konnica po prostu mnóstwo na truła życia. No i najważniejszy król. Król został zdetronizowany, zdekapitowany. Straciliśmy jedną jednostkę permanentnie. Źle. Źle, źle. Ale oni stracili więcej. I to się liczy. Plądrowanie jako pierwsze. Zastrzyk kasy. I od razu okupacja. Od razu okupacja. Pysznie. Przeciwnik poległ. Tu zostali Kaledończycy w liczbie 11. A my mamy trochę bidę teraz. Kogo my możemy za w ogóle... O, elegancko. Można konnych. Można konnych, to ja bym sobie połączył te jednostki w jedną całą. O, kurwa! Dobra, to nie było przycisk łączenia. To nie był przycisk łączenia. Shit. To był przycisk łączenia. To był przycisk łączenia, idioto. Kurde, co za baran ze mnie. Zlikwidowałem sobie trzy konne jednostki, no cudownie. Od razu sobie je odkupmy. Pewnie już nic więcej nie można. Jasne, że nic więcej nie można. No spoko. Można jeszcze oczywiście punkty przydzielić, więc zapał plus jeden. Oddział dowódcy, poczucie wspólnoty. I przydzielić oczywiście, że obrona w zwarciu plus 3 dla oddziałów piechoty i trening morale plus 3. I jedziemy. Mamy 3400. Mocno. Tutaj mamy, kurde, 14 oddziałów. Właściwie to 11, dzięki mojemu sprytowi. I ci mają też 11, tylko że pełnych, zdrowych i w fantastycznym humorze. Przydałoby się w takim razie jednak zabezpieczyć sobie troszkę tyły. Będzie mnie to kosztować trochę, ale myślę, że się opłaci to. Berserkerzy, jasne, że tak. No myślę, że to się opłaci na tą turę. 2200. Sprawdźmy, co możemy zrobić w mieście. 1600 naprawa. Łożesz w mordę. 1100 i 510. Naprawmy sobie najpierw to. Staliśmy z 605 kasy. Do cholery, dużo straciliśmy. No nic, więcej tutaj nie zrobimy. Pierwsza tura, moim zdaniem, jeszcze można edykt wydać.
Jak tutaj wygląda sytuacja z... Przepraszam, mam telefon. Okej, jestem z powrotem. Totalnie nie wiem, co się dzieje. Oprócz tego, że... Cholera, zlikwidowałem sobie... A nie, nic, zlikwidowałem jej! Nie zlikwidowałem konnicy w takim razie. Nie, to są najemni. Dobra, już sobie przypominam, o co chodzi. Dobra. Czyli co? Bitka była. Bitka była, jakieś zakupy zrobiłem. Dalej nie mogę pójść. Zdobyliśmy następny rejon w prowincji. Jak to wygląda w tym momencie? Mój kawałek podłogi. Lecimy chyba w następnej turze na Eblanów. Znaczy w następnej turze, w następnej kolejności na Eblanów. Bo mogą być tylko jedni zjednoczeni Celtowie wystąpią przeciw rzymskiemu imperium. I to my będziemy tymi, którzy zjednoczą te narody, te plemiona. Właśnie, co prawie uczyniliśmy już z jednym z naszych pobratymskich plemion. Zostało 11 jako horda. No i dobra ludzie, dzięki za oglądanie w 90. odcinku. Cześć czołem.